Witam wszystkich z Bukaresztu. Spaceruję sobie teraz w okolicach Piazza Victorii. Mam przerwę lunchową i nagrywam ten film, ale tylko z tego powodu, z tego miejsca, ponieważ jak byłem w sobotę ze wspaniałymi ludźmi w parku Bukareszt, żeby posprzątać, zrobić akcję sprzątania tego miejsca, coś zawiodło. Coś zawiodło z mojej strony i wszystko, co nagrywałem w tamtym filmie, nie zarejestrowało dźwięku. Wszystkie ujęcia, które zrobiłem, po prostu były bez dźwięku. I to jest jakaś porażka trochę z mojej strony. Nie sprawdzałem żadnego z plików, jak się nagrał podczas nagrywania tej akcji sprzątania. I niestety wyszło jak wyszło. Dlatego ten film, który teraz zobaczycie, będzie z takim voice-overem. Będę komentował to, co się działo wtedy tamtego dnia, w sobotę. Dzisiaj jest poniedziałek, jak nagrywam, po prostu komentarz do tego filmu. Także wszystkich serdecznie przepraszam, że to tak wyszło. Nie, niestety czasami technika zawodzi, czasami zawodzi też człowiek. No i niestety nie byłem w stanie nagrać tego z dźwiękiem, więc teraz z tego miejsca, przy dużym wietrze, ale może będzie dobrze słychać, zapraszam wszystkich na dzisiejszy film z akcji sprzątania w parku Bukareszt w Bukareszcie. Zostańcie razem ze mną. W tym filmie będą mi towarzyszyły dźwięki ulicy i będę po prostu chodził sobie i opowiadał do was o tym, jak było, jeśli chodzi o ten park Bukareszt, i będziecie widzieli w międzyczasie wyświetlające się obrazki z tamtego miejsca. Chciałem zacząć od tego, że w akcji sprzątania wzięło kilka osób udział. Byłem ja, który byłem organizatorem tej akcji, oraz wzięły udział też wspaniałe osoby. I tymi osobami były Agnieszka. Która w zasadzie była inicjatorką, żeby zrobić tą akcję sprzątania, jeśli chodzi o park Bukareszt. To był jej pomysł, żeby znaleźć akurat to miejsce, żeby to miejsce posprzątać. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby akurat w to miejsce się udać. Ja byłem w tym parku Bukareszt tylko raz i kiedyś tam robiłem taki film, ale to było ogólnie, jak to miejsce wyglądało. Ja wtedy nie pamiętam, jak było, czy były śmieci, czy nie. Z reguły jestem przyzwyczajony do tego, że wiele miejsc, jeśli chodzi o Bukareszt, jest zaśmieconych. Także nie byłem raczej, mogę powiedzieć, zaskoczony, jak już tam dotarliśmy, kiedy zobaczyłem, jak to miejsce wygląda. Razem z Agnieszką w akcji sprzątania wziął udział również Mikołaj. Który jest młodym chłopakiem, uczącym się, mieszkają razem tutaj rodziną w Bukareszcie. I oprócz niego jeszcze była moja serdeczna przyjaciółka Marta. Była jeszcze jedna osoba, która chciała wziąć udział w akcji sprzątania i jest to Mariusz. Niestety dotarł do nas już po czasie, po całej akcji, która się skończyła. Było to spowodowane czynem, jakiego dokonał, a między innymi spotkał na ulicy osobę, która leżała nieprzytomna. Okazało się, że ta osoba była martwa. Nikt nie reagował, wszyscy przechodzili koło tej osoby, jedynie Mariusz się zainteresował i wezwał policję i czekał, aż odpowiednie służby przyjadą, no i zajmą się tą osobą, na którą nikt nie zwracał wcześniej uwagi. Martusia, tak? Dlatego wszystkie te osoby, których teraz wspominam, będziecie mieli okazję ich tutaj zobaczyć. Jest mi głupio i właśnie przykro, że nie będzie niestety możliwości posłuchania, co mieli do powiedzenia, ponieważ, tak jak już wspomniałem, każdy z nich coś powiedział ciekawego do kamery, no ale niestety wyszło jak wyszło. Nagrało się bez dźwięku, tak? Cała akcja sprzątania
parku Bekereszt. Przebiegała dosyć sprawnie. Mieliśmy przyniesione swoje worki na śmieci. Mieliśmy też rękawiczki, żeby ubrać na ręce. Agnieszka miała też taki talk, tak się to mówi, tak? Taką zasypkę, żeby można było sobie przypudrować ręce. Także no, byliśmy przygotowani do tej akcji sprzątania tak od tej technicznej strony. No i sprzątaliśmy wszystko po kolei, tak jak szło. A zaczęliśmy od sprzątania przed wejściem do parku. Ponieważ przed wejściem, jak się okazało, było tam naprawdę bardzo dużo śmieci i to miejsce było najbardziej tak zanieczyszczone, zabrudzone, zaśmiecone. Jeżeli chodzi o sam park, poszedłem tam na górę, wcześniej była tam Agnieszka, która sprawdziła to miejsce i powiedziała mi: o, wiesz co, Rafał, tam jeżeli chodzi o górę, to jest w zasadzie czysto, nie ma jakichś tam zbyt dużo śmieci, będziemy sprzątali tutaj na dole. No i faktycznie też tak było, sprzątaliśmy tam głównie na dole, ale w pewnym momencie chciałem też osobiście sam się przekonać i zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o górę tego parku. Poszedłem tam z Martą, spotkaliśmy tam też pewną starszą panią, która była zaskoczona tym, że sprzątamy. Rozmawialiśmy z nią po rumuńsku, była tak mile zaskoczona, bym powiedział, że ktoś wziął taki czynny udział w takiej akcji sprzątania, no i że po prostu to robimy, że to robimy. Powiedzieliśmy jej, że nie lubimy, jak jest zaśmiecony Bukareszt, nie lubimy, jak jest dużo śmieci, czy też w mieście tutaj, gdzie mieszkamy, czy w jakichś innych miejscowościach, jak na przykład jeździmy w góry i tak dalej. Bo rozmawiałem ja z tą panią, Marta rozmawiała, używaliśmy języka rumuńskiego. No i w jakiś sposób się z nią porozumieliśmy i powiedzieliśmy o naszych odczuciach związanych właśnie ze śmieceniem, jeśli chodzi o Bukareszt i ogólnie o całą Rumunię. Miała też miejsce taka sytuacja, jeśli chodzi o to, jak tam byłem na górze razem z Martą. Mianowicie ja się schylałem gdzieś tam po śmieci takie, które były w krzakach, jakieś butelki, jakieś puszki, papiery. Ogólnie tak jak już wtedy powiedziałem, jak Agnieszka sprawdzała, tych śmieci nie było, nie było tam dużo, jeśli chodzi o górę tego parku tam, ale mimo wszystko gdzieś tam coś się znalazło. No i ja tam zbierałem coś, Marta zbierała i jak się schylałem po te śmieci w krzakach, to przychodziła taka młoda para, chłopak z dziewczyną, i powiedzieli oni do Marty, że mają taki respekt do nas, respekt pentru voi, tak? Użyli takiego określenia i byli zaskoczeni tym, że my zbieramy te śmieci. Ja w ogóle też widziałem różne reakcje ludzi, którzy byli, powiedzmy, przy ulicy, ponieważ tam to wejście do parku od tej strony, od której my byliśmy, była główna ulica i wielu ludzi przyjeżdżało samochodami i również obserwowali, jak my zbieraliśmy te śmieci. Muszę wam powiedzieć, że całą tą akcję, którą zaplanowałem i to, że filmowałem to zdarzenie, nie miało to na celu, żebym się chciał chwalić w jakikolwiek sposób. Nie oczekuję żadnych pochwał od nikogo. Po prostu moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie film edukacyjny. Chciałem edukować trochę ludzi, edukować trochę rumuńskie społeczeństwo, żeby nie śmiecili w ten sposób, żeby zadbali bardziej o miasto Bukareszt, o inne miasta, o inne miejscowości w Rumunii. I taki jest mój przekaz, gdyż niestety Rumuni nie dbają. Śmieci się nie biorą znikąd i ktoś faktycznie śmieci. To jest duży problem. Z tym się boryka Rumunia, jeśli chodzi o śmieci, o śmiecenie właśnie, czy to w miastach, czy to na wsiach. Tych śmieci jest po prostu za dużo. Dlatego też robię taki edukacyjny film tutaj z moim tak zwanym voiceoverem, żebyście mogli sobie posłuchać. Oprócz tego przejeżdżającą cały czas, non-stop, śledzącą mnie gdziekolwiek jestem karetkę. No ale takie są uroki nagrywania w mieście. Wtedy też, słuchajcie, jak nagrywałem ten film, mimo że się nie udało go nagrać z dźwiękiem, to była
i tak ruchliwa ulica, także te dźwięki gdzieś tam w tle można było usłyszeć, więc nawet jeżeli nie udało mi się wtedy zarejestrować tych dźwięków tamtego dnia, no to teraz tak czy inaczej jakieś dźwięki z tej ulic, kiedy tutaj sobie spaceruję w pobliżu Piazza Wiktorii i robię podkład dźwiękowy do tego filmu, no to będą one słyszalne. I to jest wszystko, co wam chciałem pokazać i powiedzieć w tym filmie. Uważam, że ta akcja sprzątania zakończyła się sukcesem. Osiągnęliśmy zamierzony cel. Bardzo dziękuję Agnieszce, Mikołajowi oraz Marcie, którzy wzięli czynny udział w tej akcji. Również dziękuję Mariuszowi, który miał dobrą chęć i inicjatywę. Zjawił się później z powodów, o których wam opowiedziałem. To jest pierwsza i myślę, że nie ostatnia akcja sprzątania w Bukareszcie, jaką przeprowadziliśmy. Myślę, że będą jeszcze następne. Kiedy, to nie wiem, ale dowiecie się o tym na pewno na YouTubie. Zachęcam was do komentowania, oczywiście lajkowania oraz do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.